Stać na nogach potrafi prawie 100% ludzi. A ponoć na rękach niespełna 1% populacji. Jak na razie zaliczam się do tych 100%. Przyszedł czas to zmienić. Z tej strony Beats Power i dzisiaj spróbuję chodzić na rękach. Ja nie dam rady. Zacząłem od obejrzenia kilku filmów z poradnikami na temat stania na rękach. Kilka przeczytanych artykułów na ten temat pomogło mi się przygotować do pierwszych prób. Jeszcze tylko trochę obliczeń. Jestem gotowy. Ważę prawie 100 kilo, więc to będzie niezły wycisk dla moich stawów i duży wysiłek dla mięśni. Najpierw porządnie trzeba się rozgrzać. W końcu rozgrzewka jest jednym z kluczy do sukcesu. Bez niej łatwo możemy sobie coś uszkodzić. Naderwać ścięgno, czy nadwyrężyć mięsień. Często, że kiedyś nie skupiałem się w ogóle na rozgrzewce, doznałem kilku poważniejszych kontuzji, które wykluczyły mnie na jakiś czas od podnoszenia ciężarów. Przed próbami przydałoby się coś wszamać, żeby masa nie spadła. Z początku robiłem to przy samej ścianie. Pierwsze próby nie wychodziły mi najlepiej. Ale cóż, nie wszystko wychodzi od razu. Z czasem szło mi to coraz lepiej, bo zacząłem ogarniać te całe balansowanie na palcach. Później oddalałem się od ściany i starałem się utrzymać równowagę bez dotykania budynku. Ciężko. Potem poszedłem o krok dalej i podejmowałem próby bez ściany. Zmęczenie, ból głowy, odciśnienia spowodowanego przez dopływ krwi do mózgu. Nie zniechęciło mnie to do dalszych prób. Próbowałem godzinami. Pierwsza udana próba zaliczona. Pewnie zapytacie, co teraz? Teraz już było tylko lepiej. Chodzenie i stanie na rękach wychodziło mi tak dobrze, że zacząłem kombinować, gdzie by tu stawać. Na oponie? Jest. Nie wiem. Na polu? Na ulicy? Nie widzisz, że chodzę? Ogarnął mnie szał chodzenia na rękach. Tak mnie to wciągnęło, że spróbowałem nawet pod wodą. Teraz też należy do tego procenta ludzi. A ty? Też chcesz do niego należeć? To zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Nadawał dla was Beats Power. Trzymajcie się. Niech Beats będzie z wami.